Za nami pierwsze w tym roku dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna wynosi 6,75%. Czy to definitywny koniec podwyżek stóp procentowych? Główny ekonomista banku PKOBP w rozmowie z Republiką powiedział, że nie. To jedynie pauza, bo bank centralny obecnie przygląda się skutkom swoich dotychczasowych decyzji. W środę po godzinie 7 rano złoty tracił na wartości do franka szwajcarskiego procent. Za tę walutę trzeba było zapłacić ponad 4 ,73 zł 73 grosze. Umacnia się też euro w stosunku do złotego o procent do 4 ,67 zł 67 groszy. Spadają notowania dolara o 25 do 4 ,42 zł 42 groszy. W ubiegłym roku deweloperzy sprzedali o 35% mniej mieszkań niż w 2021 roku, który był pod tym względem rekordowy. Sprzedaż najbardziej spadła we Wrocławiu, Gdańsku i w Warszawie, mówi ekspert portalu rynek pierwotny.pl Marek Wielgo. Banki udzieliły ponad 127 tysięcy kredytów mieszkaniowych, czyli o połowę mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Tak małej liczby kredytów mieszkaniowych nie było od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej. Banki udzielały ich więcej nawet po wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku. Ceny nieruchomości nie przestały rosnąć, a wynika to ze wzrostu kosztów budowy, ograniczenia podaży przez deweloperów celem uniknięcia zaostrzania konkurencji cenowej oraz faktu, że podwyżki stóp procentowych zdusiły popyt ze strony kupujących pierwsze mieszkanie na kredyt. Wzrósł za to odsetek mieszkań z ceną ofertową powyżej 12 tysięcy zł za metr kwadratowy. Realnie jednak mieszkania potaniały, bo ich ceny rosły wolniej od inflacji. A W 2022 roku liczba firm, o których niewypłacalności orzekły sądy, wzrosła o 10% rok do roku. Uwzględniając postępowania pozasądowe, liczba niewypłacalnych spółek wzrosła w ubiegłym roku łącznie o 30%. Dwukrotny wzrost niewypłacalności zanotowała branża transportowa. Najmocniej ucierpiały branże energochłonne producenci gumy, tworzyw sztucznych czy mebli. W ich przypadku dynamika wzrostu niewypłacalności przerosła ogólną średnią. Choć w 2022 roku wzrosła niewypłacalność, Wielkość firmy w Polsce to jednak, w ujęciu makroekonomicznym, rok nie przyniósł dramatycznego pogorszenia aktywności gospodarczej. Nadchodzące 12 miesięcy stanowić będzie o wiele większe wyzwanie. Wzrost PKB wyniesie tylko 1%. Tematem numer jeden pozostanie także inflacja, której apogeum widoczne będzie zwłaszcza w pierwszym kwartale, ale wysokie ceny zostaną z nami także w kolejnych miesiącach, a nawet w przyszłym roku. WOKIK sprawdza stosowanie tzw. klauzul waloryzacyjnych w branży deweloperskiej. Pod lupę poszło 90 przedsiębiorców. Urząd informuje, że umowy powinny być sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały regulować stosunki pomiędzy stronami. Konsumenci mają prawo wiedzieć, jakie zobowiązania zaciągają, na jakie konkretne warunki wyrażają zgodę. Uprawnienia dewelopera do zmiany ceny nie mogą prowadzić do nadużycia jego pozycji poprzez niewspółmierne obciążanie konsumentów skutkami zmian warunków ekonomicznych na rynku. Od września UOKIK prowadzi także postępowanie wyjaśniające w sprawie klauzul inflacyjnych wprowadzanych przez operatorów komórkowych. Według wyliczeń Agencji DPA Niemcy wniosły do wydatków wspólnotowych Unii Europejskiej w 2021 roku około 25 miliardów euro netto. Jednocześnie, jak informuje rząd w Berlinie, Niemcy czerpią najwięcej korzyści z jednolitego rynku, zyskując na nim ponad pięć razy więcej, bo aż 132 miliardy euro rocznie. Zapytana przez DPA o konkretne wpłaty Niemiec do budżetu Unii Europejskiej, Komisja Europejska nie chciała komentować tych danych. Urząd od pewnego czasu nie publikuje bilansów, ponieważ obawia się, że dane mogą zostać wykorzystane politycznie np. przez przeciwników Unii Europejskiej w krajach będących płatnikami netto. Ponadto komisja zwraca uwagę, że korzyści z członkostwa w Unii nie można wnioskować tylko z danych budżetowych. Argumentuje, na przykład, że korzyści finansowe, które kraje eksportujące, tak jak Niemcy, odnoszą dzięki swobodnemu przepływowi towarów, są pomijane w tym równaniu. Około 28% niemieckich miejsc pracy zależy od eksportu, a tym samym od rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Od początku wojny na Ukrainie wiele zachodnich firm wycofało się z prowadzenia interesów w Rosji, jednak wiele wciąż tam działa, w tym tacy niemieccy potentaci jak Bayer. W środę około 9.30 gaz ziemny w holenderskim hubie w kontraktach na luty tanieje o 5,59% do nieco ponad 68 euro za megawattogodzinę. Spada też jego cena w kontraktach na marzec o 4,97% do 70 euro za megawattogodzinę. Ropa naftowa Brent na giełdzie w Londynie tanieje o 52% do ponad 81 dolarów za baryłkę. Spada też cena ropy WT i na giełdzie w Nowym Jorku o 70% do nieco ponad 76 dolarów za baryłkę. Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają w reakcji na rosnące obawy o popyt w czasie prognozowanej w USA recesji, walki Chin z COVID-19 i łagodniejszą zimą, która ogranicza zapotrzebowanie na energię.